Luxpar z siedzibą w Morzywole Kołokońskich to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji, jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797 355 341. Jak zwykle na początku maja świętują w całej Polsce bibliotekarze. Jest to pomysł Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, ogłoszony już po raz 21. Tegoroczny Tydzień Bibliotekarstwa i Bibliotek rozpoczął się od 8 do 15 maja. I zwykle w tym czasie biblioteki organizują ciekawe przedsięwzięcia, szkolą się, wjeżdżają na jakieś wyjazdy integracyjne, szkoleniowe. My natomiast w Bibliotece w Końskich staramy się zwykle zorganizować jakąś premierę książkową, zorganizować ważne wydarzenie artystyczne. W tym roku udało się fajną premierę książkową, taką, która skupiła wokół biblioteki mnóstwo osób zaprzyjaźnionych, zarówno ze stanu duchownego, jak i pisarzy, jak i historyków, i samych mieszkańców, którzy pamiętają postać księdza Marceliego Prawicy. A więc w tej chwili odbywa się seminarium powiatowe dla bibliotekarzy z terenu powiatu koneckiego, którego głównym punktem jest premiera książki o Marcelim Prawicy. Autorką książki jest Zofia Minnich, natomiast na sali siedzi mnóstwo przyjaciół księdza Marcelego, który niedawno zmarł. Znany był z tego, że był przede wszystkim człowiekiem uchodzącym za świętego, wspaniałym księdzem, który znany był tu z parafii Końskie jako taki przejaw dobroci, chodzącej dobroci i wzór księdza po prostu dla naszej parafii. Ponieważ znałam dość dobrze księdza Marcelego Prawicę, był to wyjątkowy człowiek. Wszyscy stwierdzają to, wszyscy, którzy z nim się spotykali, wszyscy wiedzieli, że emanowało od niego dobro, ciepło, no, że był niesamowicie życzliwy dla wszystkich. I przy tym bardzo radosny, pogodny. No, był akurat półtora roku młodszy ode mnie, więc jakiś ten kontakt, no oczywiście, że zaczął się na pewno no, w kościele i przez konfesjonał, także był bardzo dobrym spowiednikiem. No, to przy okazji od razu powiem taki szczegół, że lubił... No, odpowiadać na ludzkie potrzeby, na ich problemy, i po mszy siadał często w konfesjonale. Ludzie się ustawiali w kolejce, on spowiadał, kościelny już dzwonił kluczami, że już pora wychodzić z kościoła, a ksiądz spowiadał. No to wychodził z konfesjonału, brał klucze od kościelnego, kościelny szedł do domu, a on tyle, ile trzeba było, był w kościele. I sam sobie potem zamykał kościół, więc ludzie lgnęli do niego po prostu. No, a później wyjechał do Afryki, 45 lat bez mała był w buszu i tam no, przygody niesamowite i z przyrodą, i z ludźmi, i ze zwierzętami. Część tych rzeczy opisywał. No, ja mam rzeczywiście kilkadziesiąt listów i spotkałam też panią, skontaktowałam się z taką starszą panią, która go dobrze znała, była uczestnikiem chóru, a chórzyści no, też byli nim zachwyceni. I ona też ma mnóstwo zdjęć i wtedy, kiedy on przyjeżdżał, spotykał się z tymi ludźmi, pamiętał niesamowicie imiona dzieci, wiedział kiedy kto choruje, kiedy nawet potrafił powiedzieć, jak ktoś miał chore oczy, to on z Zambii napisał, a w Lublinie to jest taki dobry doktor Drawicz, to może tam by pojechali i się tam z nim skontaktowali. Więc on niesamowity był. Tam siedział w buszu, a znał wszystko, wiedział, co się dzieje i w parafii, i w Polsce. No także chciałam tym po prostu, tą jego dobrocią zainteresować dzieci, młodzież, żeby oni w zwykły, w prosty sposób, no przez jakieś takie lepsze życie, może jakieś te przygody ich zafascynują, może coś na ten temat, może coś napiszą, powiedzą, wiersz ułożą, zaśpiewają. No wszystko, książeczka jest po prostu jako taki materiał dla dzieci, dla młodzieży, żeby się zapoznali z takim dobrym człowiekiem. No myślę, że jest deficyt na dobrych ludzi w tej chwili, także warto go wspominać i pamiętać. Ksiądz Marceli Prawica, myślę, że to Państwo dobrze wiedzą, znając go. Był postacią niezwykłą, był to dobry ksiądz, ciepły człowiek, serdeczny przyjaciel. Osoba o niezłomnym, niezwykłym charakterze, która nie zawróciła z obranej przez siebie drogi. Osoba, która swoją misję podjętą przez siebie wypełniała z pełnym zaangażowaniem i odważnie stawiała czoła tym wszelkim przeciwnościom losu, którego spotykała. Ksiądz Marceli Prawica był też gigantem człowieczeństwa i inspirował do dobra, jak napisał ksiądz Mirosław Bujak. To była jedna z tych osób, które pozostawiły po sobie ślad w naszych sercach. Myślę, że ja nawet przygotowując w tej chwili prezentację, nie znając księdza osobiście, dziś będę mogła się kierować wyznanymi przez niego kierunkami i prawdami. Miał dar widzenia Boga w każdym człowieku, drodzy Państwo. Jak czytałam, nigdy nie potępiał człowieka jako takiego, ale czyny złe popełnione przez niego, które wielokrotnie tłumaczył też okolicznościami. Nigdy nie potępiał człowieka. Siostra Mary Nkatiki wspominała też w swoich wspomnieniach dotyczących księdza, że też potrafił zainspirować do tego, żeby każdy dobrze się wyspowiadał, żeby rozumiał to, jak powinny wyglądać relacje międzyludzkie. Dwie osoby mocno wspierały księdza w tej pracy misyjnej w Zambii. Jedną z nich był ksiądz arcybiskup, kardynał Adam Kozłowiecki. I ksiądz Marceli Prawica spotkał się z nim w roku 1976. Myślę, że puszczę teraz Państwu fragment homilii wygłoszonej przez księdza Prawicy w Nowej Dębie 5 września 2011 roku, która dosłownie króciutki fragment opisuje tę relację z księdzem Kozłowieckim, ale będzie to też okazja do tego, żebyśmy przypomnieli sobie samą postać samego księdza Prawicy. Kochani bracia, jako zwykły misjonarz w 1976 roku, żeby zacząć misję, bo nie było komu jej w niej pracować, w Cięgąbę. Ja tam poszedłem, a miesiąc potem przyszedł kardynał A. Kardynał był arcybiskupem. I wspólnie razem przez 13 lat próbowaliśmy się dzielić z ludzi Ewangelią. Patrzyłem na tego człowieka, kochani, i dziękuję Bogu, że postawił na mojej drodze kapłańskiego życia dwóch wspaniałych kapłanów, księdza Popiela Szczelna i mojego pierwszego proboszcza i właśnie arcybiskupa Adama. Jak już potem już nie mógł chodzić, bo nie miał na to sił, kochani. Kiedy wracałem późno, bardzo późno z buszu, pytał, czy on wracał w cywil zwanej godzinie, czy nie? Czyli zwana to było do północy. Ja mówię, nie, ekscelencjo, nie wrócę. Przyjeżdżałem po północy, to stała na stole, stał termos z gorącą herbatą czy kakałem. Leżała tabliczka przypomniała. Kochani, kochał wszystkich, od najmniejszych dzieci. Nie chcę tam kupić ciastek trochę, bo dzieciaki chcą. Kiedy wychodził, te dzieciaki go otaczały nie dlatego, że chodziło o te ciastka, tylko że był kochanym człowiekiem. Wrócił na stałe do Polski w marcu 2016 roku i przez pewien czas mieszkał w domu księży seniorów w Radomiu, ale to nie było taki typowy odpoczynek. Wymykał się po to, żeby porozmawiać z alumnami, z młodymi księżmi, głoszący dla nich naukę i dosyć radykalne poglądy. Wielokrotnie też wyjeżdżał właśnie w Polskę, odbył taką podróż sentymentalną, nie potrafił siedzieć zupełnie na miejscu. Do tego stopnia, że jeszcze w styczniu 2017 roku na chwilę musiał wrócić do Chingomby. Jednak stan zdrowia księdza już nie pozwalał na tak egzotyczne, długie pobyty. Wrócił do Polski i ostatnie dni swojego życia spędził tutaj u nas, w Końskich. Zmarł w naszym szpitalu, szpitalu Świętego Łukasza w Końskich. Na uroczystości pogrzebowe 22 września 2017 roku, które odbywały się pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego Wacława Depo, przybyła również siostra Mary Nkatiki. Kazanie wygłosił wówczas ksiądz Grzegorz Zbroszczyk, kolega też misyjny księdza, ówczesny proboszcz parafii Świętego Mikołaja w Żarnowie. Rada Miejska w Końskich zdążyła jeszcze przed pogrzebem uchwałą Rady Miejskiej ogłosić księdza Prawicę honorowym obywatelem miasta Końskie, co miało miejsce 21 września 2017 roku. Zapraszamy na kolejne cykle spotkań ze względu na to, że dzisiaj jest to spotkanie właściwie półotwarte, związane z obchodami Dnia Bibliotekarza, a więc skierowane do naszej braci bibliotecznej, dla zaproszonych gości związanych z pomocą płynącą dla autorki, czyli osoby, które związane są z powstaniem tej książki. Natomiast będziemy starali się zorganizować w Bibliotece w Końskich kolejne spotkania dla naszych mieszkańców, polegające na tym, że pani Zofia Minnich opowie o tworzeniu książki, o pracach nad książką. Magdalena Weber wyświetli prezentację dotyczącą szczegółów biografii księdza Marcelego Prawicy, a przy okazji można zobaczyć wystawę w naszych murach bibliotecznych, w naszej galerii pod tytułem Misjonarz, czyli Życie i dzieło księdza Marcelego Prawicy.